Nasze krany ogrodowe najczęściej wykorzystujemy w trakcie sezonu do podłączenia węża, po to, żeby coś umyć, żeby podlewać trawnik. Tam stale jest przykręcone przyłącze kranowe, a my przypinamy, odpinamy w razie potrzeby złączkę. Może się zdarzyć, że z takiego kranu chcielibyśmy napełnić wiadro albo konewkę. I co się okazuje? Przyłącze jest przykręcone, odkręcamy nasz kran, wiadro jest podstawione i okazuje się, że woda nie leci tylko do wiadra, ale również rozchlapuje się dookoła. Zastosowaliśmy w naszych przyłączach takie wypustki, które powodują, że strumień jest bardzo skupiony, nie rozchlapuje się już. Jeśli byśmy mieli standardowe przyłącze, to przez cały czas napełniania tego wiadra musielibyśmy je trzymać wysoko pod samym kranem. W przypadku tych przyłączy z wypustkami będziemy mieli zwarty strumień.